Witajcie widowie. Lecimy z tym koksem. Get ready to fight. Pajączek na obrzeżu. Żeby się specjalnie do nich wracać i czyścić tych pajączków. Co tu miałem podbierać? Ocza skóra. Drag lure. Kal. A to tyle. To tylko miałem do portu zebrania i tą taką runę. To już mamy. Pajączek. Druidka, nie wiem skąd się wzięła. Pojęty tytan znowu. Niszczmy to królestwo. Właśnie będą nam zabierać ekspa specjalnie. Sporo obecnego królestwa jest. To właśnie są to temy u orków, u klanów. Znaczy są słaby wam. No nie potrafimy atakować budynków ani nic. To jest smutne. Tak już. I życzę go narąbali. Pan skąd się znowu wziął? A to jest ten tutaj, dobra. Zniszczmy zamek, żeby się nie tworzył gryfy. Za to się bardziej zjednoczyło właśnie dzięki Shaikanowi. To oczywiście wykorzystywać przeciwko nam. Te wieżyczki teraz pozałatwiać. Jest to jakiś najemnik uwolnienia.
To tyle, jeśli chyba chodzi o obóz królestwa. Tej pustyni. To się jeszcze przejdę orkami na początku. Czy tam nie pozostał jakiś pajączek? Oczyszczenia. Czy drzewce tworzą? Czy się tutaj stara komputer jakoś wygrać? Pewnie, że nie zdążyła się uleczyć mu po to. Nie trzeba, że właśnie możemy mu lepsze na świątynię Zaracha. Pozwala tworzyć niby weteranów i totemów, ale weteranów mamy po wykorzystaniu areny już. Totemy są dość słabe, niestety. Tylko przeciwko jednostkom latającym są dobsi. Na ten temat. Dobra, chyba pajączką się pozbyliśmy wszystkich. Bardzo mnie to cieszy. Bardzo tutaj dziś przeżył jeszcze jeden, co zniszczył ten budynek. Co, dlaczego? Do Siedmiogrodu, a skąd, a tam przyszli? Paniaczki. W królestwie był w ogóle portal do pustyni. To jest dla Glur, czyli już obozowisko mrocznych elfów. Co najmniej, pogadamy z nim od razu. 27 level, praktycznie 28 już w masakra. We offer our services. And what services are you talking about? We can detect traps, chieftain. Are there any traps waiting for me here? Not if you travel under Zarok's banner. But if you move to the country of the Norkane, the Dark Elves are masters in creating the most lethal traps. So we can be of good use to you. No dobra. Tyle? To było wolnie nic. Nie go wolnić, ale nie mogę. Tylko cię uwolnić. Pijesz? Nie. Palisz? Nie. Narkomania? Nie, a może Harry Potter? Ok. To są jeszcze wieżyczki. To się cwaniaczki sobie srebro kopią. Kradną mi srebro. Oh my god, tylko srebro jest. They are destroyed! Much to Zarok's pleasure! You are a good commander, Tycon! Now on to Drochlor! Jasne. To by sobie poproszał. Bo ten pajączek uciekł. Wszystko możliwe. Dobrze.
Także pustynię mamy całą wyczyszczoną, no i to widać najwidoczniej. Możecie przestać kopać już, bo to już niepotrzebny surowiec. Chciałem sobie wybudować budynki tak w razie W. Tutaj też mogą przestać kopać już. No i proszę Państwa, się udało. Oczyściliśmy pustynię. To było najmika, jak będzie mogę uwolnić, ale dobra. Od Drachrur mam iść. Drachrur. Ale zanim tam się udamy, mam 10 minut odcinka. By to tutaj jeszcze porobić. Szal. Drachrur i kawałek smoka. Możemy się przed po Siedmiogrodzie, pograł sobie tego Drakara. On sobie nie odwiedzaliśmy Siedmiogrodu. Także czemu by nie? Siedmiogród. Zacznijmy może od klinicy rzemieślników. Bo nas nie będą atakować w królestwie. Tutaj nie powinni. Też mogłem też pod pałac króla Ulfa iść i zobaczyć, czy nas będą atakować. Klik zapisany. Snap. Chwila przerwy sobie zrobię. Dobra, ma tu, miałem tu ważny telefon. Co to miałem? A tutaj sobie pochodziłem na ten czas, jak rozmawiałem. I póki co tylko wybrałem sobie parę ząbków. I nic więcej takiego szczególnego. Wtedy do króla Ulfa sobie podeszłem i nic mi nie zrobił. To jest takie cringe'owe to trochę jest. Jak tam Karl? Karen? Nawet generał Einar miał wrócić do Notanderu, a dalej tutaj stoi. Jak tam królu Ulfie? Zabiłem twoją armię przed chwilą. Chciałbym mu rozwalić ten łeb. To, że nas tak jakby zdradził. Czy teoretycznie my, pod postacią Malakaja, coś tam opowiedzieliśmy złego. Ten wszystko, kurde, wygadał ten cały Falkmar. Go dupiec. Tutaj mam kilka jeszcze osób do grania w Drakara. Także tutaj mogę ten net podejść, obczaić. Może się uda wygrać parę rundek. Ogólnie liczyłem na te monety gwiezdne. Bo w tym będzie brakowało jednej gwiazdki, żeby otworzyć jedną skrzynkę. Także może po cichu liczę, że zdobędę jeszcze. Nie jestem z tymi monetami czaszki, czy też się zdobędzie, czy będę mógł zdobyć, czy nie. Zobaczymy, dobra, zapisujemy. Drakara dawno nie graliśmy w sumie, to czemu by nie? How about a game of Let's come. Zielony rycerz. Zielony rycerz to był zielony król. Fioletowy król, fioletowy smok. Fioletowy smok. Złoty smok, złoty rycerz. Złoty król, złoty smok. Fioletowy rycerz, fioletowy król. Fioletowy smok, fioletowy rycerz. Złoty rycerz, złoty król. A! Złoty smok. Złoty rycerz. Błazen, zielony smok. Złoty rycerz, złoty król. Znowu ma błazna, ale mam też zielonego smoka. A w końcu się udało wygrać. As a reward, you will receive this tile from me. The Purple Knight. Jest to wyrycerz. Purple Knight. Właśnie widzicie, im więcej mamy tych płytek, to mamy lepiej. Czekajcie, rzemieślnika. Może zagrajmy z tą babeczką. To kiedyś przegraliśmy. Tutaj nie wiem, czy
Tutaj mi zaznaczyło te stare graczy. Nie wiem, czy będzie ich dużo w Siedmiogrodzie. After a crafters. Obczajmy zaraz wszystko. Pięknie, ładnie. How about a... All right. Zielony rycerz. Zielony król. Fioletowy królek. Fioletowy smok. Złoty smok. Złoty rycerz. Łazen. Fioletowy smok. Jeszcze zielony smok. Sorry. Fioletowy smok. Fioletowy rycerz. Złoty rycerz. Złoty król. Zielony smok. Zielony smok. Zielone zniszczyły złote, tak? Tak. To niech będzie... niech będzie fioletowy rycerz, powiedzmy. Złoty król, złoty smok. Ona ma chyba dwa błazny ma. Fioletowy rycerz, fioletowy król. Congratulations, you win. None of my tiles can beat yours. As a reward, you will receive this tile, the golden... Złoty król, okej. Okej. Tutaj bierze najbliżej od garnizoru milicji. Garnizon milicji. Tutaj mamy jeszcze drakarów. Gdzieś ich będzie, o jest. Drakar gracz. Nie wiem, tych drakarów graczy tutaj jest w ogóle w Siedmiogrodzie, ale pewnie nie mało. Do pokonania jeszcze mamy. Zielony rycerz, zielony król, fioletowy król, fioletowy smok. Złoty smok, złoty rycerz, błazen, to fioletowy, czy zielony król, powiedzmy. Złoty rycerz, złoty król. Złoty smok. Fioletowy rycerz, fioletowy król. Fioletowy smok, fioletowy rycerz, znowu złoty rycerz, złoty król. Złoty smok, złoty rycerz. Zielony król, fioletowy król, fioletowy smok, fioletowy smok, fioletowy rycerz, fioletowy król, zielonym smokiem, fioletowym rycerzem, powiedzmy, złotym rycerzem, złotym królem, zielonym smokiem, fioletowym rycerzem. Nie będzie złotym smokiem. O, udało się. None of my tiles can beat yours. As a reward, the green. Zielony rycerz. Szoki. Tutaj gdzieś będzie też mistrzyni tego drakara. Już nie pamiętam, gdzie ona była dziś. Chyba tutaj, tak? Tutaj baba. Trzeba podbierać jak najwięcej płytek. W ogóle jakie mamy te płytki? Bo mamy tak. Zielonego smoka, dwie płytki. Trzy złotego rycerza. Zielonego rycerza mamy jedną, fioletowego, czyli zielonego króla mamy aż dwie. Trzy. Nie tak źle, nie? Nie tak źle. How about it? All right. Zielony rycerz, zielony król. Fioletowy król, fioletowy smok, złoty smok, złoty rycerz, złoty król, a nagramy błazna może. Zielony rycerz, zielony król, nagramy może fioletowego króla, fioletowy smok, fioletowy rycerz, złoty rycerz, złoty król. Złoty smok, złoty rycerz, zielony królek, zielony smok,
Fioletowy rycerz. Fioletowy król. Fioletowy rycerz. Zagrajmy teraz. Będzie fioletowy smok. Fioletowy, zielony, złoty, nie będzie złoty, król, zielony smok, zielony rycerz, zielony król, zielony smok, zielony rycerz, zielony król, zielony smok, fioletowy rycerz. Congratulations, wow. You win. None of my tiles can beat yours. As a reward, you will receive this, the green... Zielony rycerz kolejny, okej. Okay. Niektóre te walki są, czy te minigierki są takie dość długawe przez to właśnie. Mhm. A tam bronie, to niektóre miecze mamy... Nówki, sztuki. W tym czasach bohatera zostaliśmy od tych orków. Mhm. Kolejny Drakkar gracz. How about fioletowy rycerz. Fioletowy król. Złoty król. Złoty, a niech będzie błazen. Zielony smok, fioletowy rycerz. Fioletowy król, fioletowy smok. Złoty smok, złoty rycerz. You have beaten me. O. I don't have any more time. As a reward, the green... Zielony smok. On dość, dość dobry, łatwy był do pokonania ten dziedziuś. No nie było jeszcze. Może pójdziemy baladynom. A ja sobie tutaj podejdę, poszukam jeszcze graczy, ale w większości z nimi już graliśmy. Jak kiedyś graliśmy, to wygraliśmy przy upadkiem. Liczyłbym na to, czy ma te gwiazdki, ale kurde no. Także mieć jedną monetę gwiazdki. Tą taką pojedynczą, to miałbym już skrzynkę jedną otwartą. Bo to było tam czterech monet gwiazdkami. A w drugim trzeba by mieć pięć, czy musiałbym mieć podwójną i no tą trójeczkę, nie? Dobrze, tutaj mamy jeszcze u góry gdzieś, koło Uniwersytetu Magów. Arkanum Magów. Już to będą chyba ostatnich trzech graczy tutaj mamy. Więcej nie widziałem wcześniej. Tutaj bardzo nabiegła. Tutaj jeszcze może się przebiec. Zielony rycerz, niech będzie zielony król. Fioletowy król, fioletowy smok. Złoty smok. Złoty rycerz. Gra błazna, to zagramy zielonego rycerza. Fioletowy rycerz, fioletowy król. Nagrywa znowu błazna, to fioletowy rycerz, albo zagramy zielonego smoka teraz. Fioletowy rycerz, fioletowy król. A trzeciego błazna? I będzie teraz zielony król. Zielony smok, zielony rycerz. Fioletowy rycerz, fioletowy król. Może taka też błazna, to zagrałem błazna. Zielony rycerz. Zielony król, albo fioletowy.
jestem złoty król, zielony smok, zielony rycerz. To był złoty rycerz. Zielony król, zielony smok, złoty rycerz, złoty król. O, udało się. Złoty król kolejny. Ale nie było łatwo już tak. Miał dość dużo tych płytek. Trzech błaznów miał, kurde. On był samym czwartym błaznem. Ale kurde, no. Udało się wygrać. O, to się ich zebrałem. Zobaczymy to. Bo płytka nie jest złotego rycerza, bo po prostu oddaję po każdej grze. O, czekajcie, mała to z gwiazdami doda. Mamy trzy takie. Czyli mógłbym teoretycznie otworzyć sobie jedną skrzynkę. Mamy 6-9. A brakuje mi takiej jeszcze łatwo z gwiazdami takiej dla pojedynczego. On może być nawet podwójna, bo pojedyncza. Mamy taka trzecia potrójna też może być, czemu by nie. A zobaczymy, czy dostanę tą, tą gwiazdę. Ale mi się wydaje, że tak, że do tej gwiazdy mieliśmy tylko dwie. Ten topor fajnie wygląda. Zbroją. Tylko jakoś na obrazku co trzeba zrobić, to jakoś inaczej wyglądało. Nie czepiajmy się, nie? Tylko była tam wszystko dajemy. No, dawaj wszystko. Na szybko. Jeszcze. Płytkę błazna dostawaliśmy już. No mam tylko jedną płytkę błazna, to ja nie wiem o co chodzi. O! Bo nie jestem pewny, czy właśnie będę mógł zebrać więcej tych monet gwiazdami, czy nie. Miałem już kilka tych monet zdobytych. Na dzisiaj. Nie, przyszliśmy przez lupę. Czy lupę. Przez teleskop. Co to jest? Lunetę. What the fuck? Gdzie te mamy tych płytek? Nie wydaje się, żebyśmy mieli aż tyle. No nie chcę z nim zagrać, bo za chwilę znowu mi to będzie pokazywało, że oddaje mi to i tamto. Dobra, ciur, nie bać się. Długo byśmy czekali, tak. Zielony rycerz, zielony król. Albo fioletowy król. Młoty król. Niech będzie błazen. Zielony smok, zielony rycerz. Albo fioletowy rycerz. Złoty rycerz, złoty król. Fioletowy smok, fioletowy rycerz. Fioletowy król, fioletowy smok. Złoty smok, złoty rycerz. Błazen to będzie, niech będzie zielony król. O, drugi błazen. Elegancko. Tutaj mamy tą mistrzyni jeszcze. Drakara. Mi się wydaje, że to będzie to właśnie monety. Także jedną skrzynkę mógłbym sobie spokojnie otworzyć w kraterze. Teraz szmatę otrzymałem. What? Snap! Jest. Mistrzyni Drakar. Zbliżona Turia. What? No to chyba kiedyś w misji mieliśmy pobocznej. Jestem mi chyba kultem. Prowadzimy zagrać się no. I am Carla. You better go home and practice a little. You don't stand a chance against me.
Troszkę się już poskoliliśmy. Zielony rycerz. Zielony rycerz, a może mieć dużo błaznów też, także tutaj gramy może zielonego fioletowego króla. Zielony smok, niech będzie fioletowy rycerz. Błazen, zagrajmy zielonego smoka. Złoty smok, złoty rycerz. Znowu zagrał błazna, także widzicie. Zielony rycerz tym razem. Fioletowy król, niech będzie fioletowy smok. Fioletowy rycerz, fioletowy król. Zielony smok, niech będzie zielony rycerz. A. Kurwa, trzeciego błazna już, także niech będzie zielony król. Złoty król, niech będzie teraz błazen nasz jeden. Zielony król, zielony smok. Złoty smok, znowu nagrajmy błazna. Zielony król, zielony smok. Fioletowy smok, fioletowy rycerz. Zielony rycerz, niech będzie... będzie zielony król. Złoty król. Złoty smok. Złoty ten. Fioletowy smok, to nie będzie fioletowy rycerz. Fioletowy król, fioletowy smok. Fioletowy rycerz. Złoty król. Incredible. You managed to beat me. You are the new Dracon. Hooray! Take this cup and these three skull coins. Czemu ona te czaszki ma? O cholera. Także wiem, że już trzymam te czaszki, są też od niej. Także będzie można sobie, bo tam otworzyć tą jedną skrzyneczkę już. Pięknie. Mamy cztery. Także brakuje nam jeszcze jednej, żeby otworzyć tą skrzynkę całą. I trzy by nam brakowały, żeby otworzyć tamtą, albo dwie nawet. Także gitara. Okazaliśmy, że jesteśmy mistrzem Drakara. Czy chyba więcej graczy Drakara nie ma, bo tu nie pokazuje mi żadnych tych kółeczek. Chyba nikogo nie pominąłem. A nawet jeśli pominąłem, to i tak jesteśmy już mistrzami. Także mogę nas pocować w dupę. Meta czaszką. Otrzymaliśmy. Gitara. Mamy puchar Drakara, nie można, nie ma na sprzedaż. I na sprzedaż, aha. Weźmy też doświadczenie. Martwy szczur, no to się na pewno nam przyda. Moneta z gwiazdą otrzymaliśmy. Snap! A, mamy, fajnie. I moneta z gwiazdą jest chyba nieskończoność, skoro tak. I akurat nam wystarczy. Także chyba się jeszcze wrócę do krateru. To był portal do kamieni magnetycznych. Będziemy mogli sobie otworzyć dwie skrzyneczki przy okazji. Jeszcze skąd wziąć więcej tych monet z czaszką? To nie wiem. To spokojnie sobie otworzymy. Tutaj nam zostało otwarcia kilka tych monet jeszcze. Bo na przestrzeni wszystkich odcinków to monety czaszki zyskiwaliśmy z pokonywania jakichś różnych przeciwników. Leczenie płomieni. To była jednoręczna. Uhu. Okej. Także może w jakiejś skrzynce z tych są też monety specjalnie czaszki do zdobycia. Też tak może być. To czasami było lotowe. Także w kolejnym odcinku już się udamy do Drakrule. Drakrule było albo w tym miejscu, albo w tym. Są jakieś kryształy, to raczej nie. Także już powoli będziemy kończyć chyba gierem, bo tutaj parę mapek. 6 map zostało do odkrycia. Czekajcie, najpierw to może otworzymy... Czekajcie, bo trzeba mieć 5. Tak, mamy 4.
Czyli będziemy mieć trójeczki, jedyneczki. Pyp, pyp, pyp. Kilka gwiazd, cztery rygle, czyli tak, trzy, jedną gwiazdką i trzema. I mamy tutaj zbroję. Jakiś łuk, tutaj mamy otwarcie akurat na 5 rygli, czyli możemy mieć trójeczkę. Jeszcze raz trójeczkę. I mamy takie tecy. Te dwie skrzyneczki jeszcze od... Czarny czarodziej jedną się pojawił. Pewnie doświadczenie od niego jest. Ciekawe. Okej. Tylko że doświadczenie będzie z niego? No, to się może przydać. Tutaj wkładałem kiedyś monety czaszki, ale nie pamiętam ile to było. Raz. Dwa. Mamy tak. 5 śmierci, ja to chyba mam tą się w tę śmierć już. No faktycznie mamy się w tę śmierci. Dobrze, zostało nam monet czaszki. Dwie. Tutaj trzeba mieć ile? Na 5 czaszek. Potrzebujemy jeszcze 3 monet. Zobaczymy, czy zdobędziemy je. Fajnie by było przejść sobie z ostatniej skrzyneczce. A my wracamy do pustyni Tusari i do obozowiska królestwa. Bo póki co to udało nam się wszystko ogarnąć takie poboczne. To się dało. Idziemy do Drachrur. Najmnik dalej zamknięty, o dziwo. Piechnijcie, widzicie? Surowce się poszły jebać wszystkie. To smutne. Fajnie chociaż, że te budynki zostają. Dobra, a ja dziękuję wam za oglądanie materiału i widzimy się już w kolejnym materiale. Na razie.